Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Te słowa znane są każdemu, nawet przed chwilą zaczęliście je mówić. Każdemu, kto choć raz uczestniczył w Eucharystii. Codziennie, gdziekolwiek jest ona sprawowana, celebrans zwraca się tymi słowami do wiernych, a oni odpowiadają modlitwą wstawienniczą. Ten dialog, który dziś wypowiadamy, sięga swoimi korzeniami VIII wieku. Wtedy, po przyniesieniu darów do ołtarza, celebrans prosił pozostałych kapłanów o modlitwę, aby ofiara, którą składał, była miła Bogu. Na przestrzeni wieków ta prośba i odpowiedzi wiernych ewoluowały, aż przyjęły obecną formę. Dialog ten przypomina nam o naszej wspólnej odpowiedzialności za liturgię. Dzisiaj możemy zadać pytanie, czyją ofiarą jest msza święta? W pierwszej kolejności zapewne przychodzi na myśl odpowiedź, że msza święta to ofiara Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście tak jest. Kiedy sięgamy do konstytucji o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium, odnajdujemy słowa: nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego ciała i krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej oblubienicy, pamiątkę swej męki i zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, więź miłości. Widzimy jasno, że msza święta jest ofiarą samego Chrystusa. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, wspomniane słowa o ofierze wypowiada kapłan. Czyni to oczywiście in persona Christi, ale jest to również w pewnym wymiarze także ofiara kapłana, którą może składać dzięki Chrystusowi. O tym również poucza nas Sobór. Aby urzeczywistnić tak wielkie dzieło, Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze mszy świętej, tak w osobie celebrującego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. W końcu przez kapłana te słowa o ofierze skierowane są również do wszystkich wiernych, obecnych na sprawowanej Eucharystii, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I tu znów poucza nas wspomniana wyżej konstytucja. Kościół bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie w tym misterium wiary nie uczestniczyli jak obcy lub milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie. Byli kształtowani przez Słowo Boże, posilali się przy stole ciała Pańskiego i składali Bogu dziękczynienie, aby ofiarując niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim uczyli się ofiarowywać samych siebie i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby ostatecznie Bóg był wszystkim we wszystkich. Moi drodzy, zobaczmy, jak ważne jest w świętej liturgii mszy świętej to wspólne działanie Chrystusa, kapłana i ludu Bożego. Prawdziwe zjednoczenie tej wspólnoty dokonuje się właśnie w przestrzeni ofiary. Aby budować tę jedność, potrzeba rezygnacji z jakiejś części siebie,
potrzeba rezygnacji ze swojego egoistycznego ja na korzyść wspólnotowego i altruistycznego my. Może właśnie dlatego Jezus zaprasza nas do współuczestnictwa w Jego ofierze. W świecie, który dzieli, potrzeba nam budowania tej jedności właśnie na tym nadprzyrodzonym fundamencie, jakim jest Eucharystia. To zadanie w pierwszej kolejności dla nas, pasterzy, dla kapłanów i dla całego ludu wiernego. Czyńmy oto starania na chwałę Bożego imienia, dla naszego pożytku i pożytku Kościoła, całego Kościoła Świętego. Amen.